nami w studiu są już Roxana Małek i Bartosz Błaszczyk ze Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyków. Roxana jest prezesem tego studenckiego koła, a Bartłomiej jest takim najbardziej zaangażowanym działaczem. Powiedzmy. Prawa ręka? Można tak powiedzieć. Chyba tak. Chyba okay. Zdecydowanie w każdej chwili, w każdej sytuacji można na nim polegać. Czyli jeżeli ty byłabyś szefem Wydziału Śledczego, to Bartek byłby twoim zastępcą. Zapewne. Głównym detektywem. No coś myślę, takiego, że tak. Powiedzcie nam taką jedną rzecz. Czym dokładnie zajmuje się Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyków? Nasze koło, może na sam początek zacznę troszeczkę od historii, dlatego że możemy się poszczycić przeszło 10-letnią historią koła. Koło zostało założone w roku 2003 z inicjatywy studentów i oczywiście przy wsparciu ze strony profesora Bogusława Sygita, który zresztą jest naszym opiekunem naukowym. I od tego czasu nieprzerwanie kontynuujemy tą działalność. Taka codzienna praca w kole to przede wszystkim prowadzenie warsztatów z kryminalistyki. Muszę się pochwalić, że zainteresowanie ze strony szkół jest bardzo ogromne. W ramach programu Uniwersytet Łódzki dla Dzieci prowadzimy zajęcia z dziećmi w wieku tak około 7-12 lat. Natomiast jest jeszcze druga akcja, spotkania w paragrafie, w ramach którego to programu prowadzimy zajęcia dla gimnazjalistów i licealistów. Pokazujemy tą praktyczną stronę. Czyli szkolicie małych detektywów. Tak. Można tak powiedzieć, zdecydowanie. A powiedzcie mi, jak wyglądają takie warsztaty? Czy to, bo kiedy ja słyszę nazwę Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyków, to mam wrażenie, że spotykacie się na takim warsztacie i na przykład staracie się rozwikłać jakąś zagadkę kryminalną. Nie wiem, zbieracie dowody, szukacie poszlak, tropów i tak dalej, i tak dalej, i śledzicie postępy waszych podopiecznych w takim właśnie wydaniu. Znaczy, rodzaj naszej działalności jest dostosowany do grupy wiekowej, to znaczy, kiedy mamy tę starszą młodzież, czyli licealistów i gimnazjalistów, to nasze zajęcia mają formę wykładu, czyli opowiadamy o tym, o poszczególnych działach kryminalistyki, opowiadamy również o zawartości walizki kryminalistycznej, pokazujemy również, jak zabezpiecza się ślady linii papilarnych, czyli to, co jest chyba taką podstawą, można tak, powiedzieć. Tak, generalnie koło jest dumnym posiadaczem walizki kryminalistycznej. To znaczy, walizka należy do katedry, ale koło może w ramach swoich zajęć dysponować i to jest autentyczna walizka kryminalistyczna z pełną zawartością. Generalnie podobno jest lepiej wyposażona niż ta, którą może się poszczycić policja. Chociaż do końca nie wiem, czy to powód do radości. No, dla nas do dumy, ale sądzę, że jednak policja powinna dysponować lepszym sprzętem. A kształt zajęć zależy również od tego, kto jest prowadzącym. U nas w taki spontaniczny sposób każda osoba staje się specjalistą od innych rzeczy. Jest koleżanka, która jest świetna z medycyny sądowej. Jest koleżanka, która mówi o heiloskopii. To jest coś takiego jak ujawnianie śladów linii papilarnych, tylko że dotyczy czerwieni wargowej, o czym niektórzy nie wiedzą. No i ja się zajmuję takimi rzeczami jak profilowanie kryminalne, psychologia, psychiatria sądowa. Także to też zależy od tego, kto prowadzi. I od chęci osób zgromadzonych, tak, publiczności. Współpracujecie z policją? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Może powiem teraz przy tej okazji, skoro już poruszyliśmy ten temat, że na przykład w ten piątek, 21 listopada, będziemy mieli przyjemność gościć komisarza Tomasza Hamerskiego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, który wygłosi wystąpienie na temat osmologii, czyli identyfikacji zapachowej. A od wielu lat zresztą pan komisarz jest przyjacielem koła, uczestniczy we wszystkich inicjatywach, konferencjach. Mówiliście o warsztatach dla młodzieży. Już za chwilę porozmawiamy sobie co nieco o konferencji, którą organizujecie, ale ja jeszcze przed utworem Lily Hates Roses chciałem się was zapytać o to, czy w takim standardowym trybie funkcjonowania Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki wy na przykład macie tak, że na przykład podczas tej współpracy z policją, no nie wiem, angażujecie się w jakieś sprawy może? Postępowanie przygotowawcze prowadzone przez policję ma to do siebie, że nie jest jawne, dokładnie. W związku z czym nie ma takiej możliwości, abyśmy angażowali się w pracę śledczą. No. Ale na przykład gdybyście starali się zrobić takie śledztwo na własną rękę?
Jak ojciec Mateusz. Na no nie wiem, na ile by to było akceptowane. Nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji. Nie mieliśmy takiej sytuacji. Jeżeli mamy do czynienia z tymi żywymi sprawami, to zależy od tego, kiedy dany funkcjonariusz już może o tym mówić. Tak? Zazwyczaj bywa często tak, że opowiadają o czymś i mówią, ale jeszcze nie mogę ujawnić szczegółów śledztwa, więc jednak nie jest to tak do końca takie CSI w praktyce. Już za chwilę powrócimy do rozmowy z Roxaną Małek i Bartoszem Błaszczykiem, ale to po wyżej zapowiedzianym utworze Lily Hates Roses. And you feel like you should have known, like a boat, like a plane, you just don't wanna be lost. And never traffic light on your way back home tonight is keeping you awake while you're heading through the dark. Every single time when you try to make things right, it's like a sinking boat or a plane without a guide. Oh no, things were not like I planned. This is not how it's supposed to be. It should get better at the end. When I was looking at start blaming her, and you feel like you should have known, like a boat, like a plane, you just don't wanna be lost. And every traffic light on your way back home tonight is keeping you awake while you're heading through the dark. Every single time when you try to make things right, it's like a sinking boat or a plane without a guide. Every little thing is gonna be alright, be alright one day. Every little thing is gonna be alright, be alright one day. Every little thing is gonna be alright, be alright one day. Every little thing is gonna be alright, be alright one Mam nieodparte wrażenie, że jesteście jednym z bardziej interesujących kół naukowych w ogóle w całej społeczności studenckiej. I skoro takim kołem naukowym jesteście, to ważna jest informacja, jak można się do was dostać, kto się do was może dostać i kto się do was dostaje i jakich macie członków w ogóle. Generalnie rzecz biorąc, naszych członków profesor Sygit, czyli nasz opiekun naukowy, bardzo słusznie określił jako ludzi pozytywnie zakręconych na punkcie kryminalistyki. W związku z czym kogoś takiego, takich mamy członków i takich ludzi również poszukujemy. Ale to strasznie przerażająco brzmi, tak pozytywnie zakręcony na punkcie kryminalistyki.
Ale zawiera też słowo pozytywnie, prawda? Mm-hmm. Tutaj chodzi o to, że... Chodzi o to, żeby to byli pasjonaci, interesujący się daną dziedziną, którzy mogą wnieść coś, nadać dynamiki tej działalności. No, że jest to... No, prawda jest taka, że dziedzina z jednej strony fascynująca, z drugiej może jakieś tam konotacje pejoratywne budzić, no bo zajmuje się przestępstwem, mm-hmm. tak? Ale myślę, że nasza działalność z tego punktu jest ważna. Trzeba pamiętać o jednym. Kryminalistyka w programie studiów nie jest przedmiotem obligatoryjnym, a jednak jakiś ten fundament wiedzy, zwłaszcza dla nas jako osób, które studiują prawo, jest bardzo istotny, bo potem w praktyce dochodzi do różnych, delikatnie mówiąc, błędów, nadużyć i nasze koło tą lukę wypełnia w jakiś sposób. Także pasja jest potrzebna. Tak, natomiast jeśli chodzi o przyłączenie się do koła, to właściwie wystarczy tylko wypełnić deklarację członkowską, przyjść do nas na Wydział Prawa, do pokoju 09 na poziomie -1. Zapraszamy bardzo serdecznie. Prawie zawsze ktoś tam jest z członków koła, chętnie porozmawia na temat naszej obecnej działalności i również tam można wypełnić deklarację członkowską. I co ważne, nie przyjmujemy tylko ludzi z Wydziału Prawa, ale też z innych wydziałów. Jak najbardziej. Możemy pochwalić się tym, że mamy już 3 aktywne członkinie na Wydziale Psychologii. Osoby z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska również się do nas zapisują. Poza tym nie staramy się zamykać tylko w gronie tej naszej organizacji studenckiej. Tak, ściśle współpracujemy z kołami i na naszym wydziale, szczególnie z kołem postępowania karnego jak najbardziej. Ale również z innymi. Od wielu lat współpracujemy z sekcją antropologiczną Antropołowcy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska i co roku organizujemy z nimi wspólnie różne wydarzenia. Czyli dla studenta kulturoznawstwa na specjalizacji twórcze pisanie również znajdzie się miejsce? Jak najbardziej. Tak, oczywiście. Aha, okej, okay, no dobrze. To powiedz... Dla studentów Politechniki? Też, no przecież kryminalistyka ma bardzo duży związek z naukami ścisłymi, bo przecież tak właściwie jej rozwój opiera się, no może nie głównie, ale w znacznej części na rozwoju nauk ścisłych. Chemia, biologia to najbardziej są nauki, które kryminalistykę interesują. Ja podejrzewam, że najlepiej byśmy się sprawdzali w szukaniu motywów na przykład. Myślę, że to byłaby nasza fucha. A powiedzcie mi teraz, ilu macie członków? Oficjalnie czy w praktyce? Może tak spytam. W praktyce. Dlatego, że odnosząc się do tego, co tutaj kolega powiedział, nieskromnie przyznam, że tak, jesteśmy jednym z najbardziej rozchwytywanych kół, ale wiąże się to również z tym, że zapisuje się więcej osób niż de facto pracuje. I na naszej liście mailingowej funkcjonuje około 100 osób, a w praktyce to jest około 20 paru tych, które naprawdę, naprawdę ciężko pracują i angażują się. Tak, aczkolwiek muszę powiedzieć, że i tak jest lepiej niż w innych kołach naukowych, bo tam zdarza się, że mamy na listach mailingowych tyle osób, co kryminalistycy, natomiast osób realnie pracujących jest 5. Także tutaj rzeczywiście tych aktywnych członków jest więcej. Także nawiązując też do kwestii członkostwa, jak najbardziej bardzo wszystkich zachęcamy, zapraszamy do nas, bo każdy znajdzie swoje miejsce. Kryminalistyka jest tak szeroką dziedziną, że można zajmować się jakimś określonym wycinkiem, znaleźć swoją niszę, ale jeżeli już ktoś się decyduje, to chcielibyśmy, żeby to była osoba, która wie, że będzie pracować, że coś z siebie da, bo to o to tu chodzi. A powiedzcie jeszcze, w jakie dni, w jakich godzinach macie swoje spotkania? Nie mamy regularnych spotkań, natomiast tak jak mówiłem, prawie zawsze kogoś z koła można spotkać w sali 09 na poziomie -1 na Wydziale Prawa. Tam mamy taki pokój, można powiedzieć w cudzysłowie socjalny, w którym omawiamy pokój kół naukowych. I omawiamy tam sprawy bieżące związane z aktywnością, z tym, czym się aktualnie tak, zajmujemy. Tak, ze względu na specyfikę właśnie tą strukturę członkostwa, to by było niemożliwe, żeby wszyscy stawiali się na jakieś regularnie wyznaczone spotkania, bo mamy ludzi z różnych kierunków, na różnych rocznikach, czasami już po studiach, doktorantów, także to byłoby niemożliwe, żeby się spotykać, więc mamy swoją grupę roboczą na Facebooku, listę mailingową, a spotykamy się, jeżeli już jest taka konkretna potrzeba, tak doraźnie. Tak, no poza tym nie można wykluczać nikogo z działalności, tylko dlatego, że akurat w danym dniu tygodnia Dokładnie. Nie ma czasu, tak, bo pracuje chociażby, czy ma zajęcia. A powiedzcie mi, kryminalistyka jako sposób spędzania czasu jest interesująca, ale czy
to też nie jest trochę tak, że ja idąc do waszego studenckiego koła naukowego, jeżeli jestem na przykład człowiekiem pragmatycznym, to też nie jest tak, że zapisując się do waszego koła, ja teoretycznie powinienem myśleć o tym, jak tę wiedzę, którą dzięki waszemu kołu nabędę, uda mi się ją jakoś wykorzystać w życiu. Czy jest taka możliwość, żeby wiedza stricte kryminalistyczna mogła się przydawać w takim życiu codziennym? No oczywiście, że tak. Weźmy chociażby sytuację bardzo przykrą, ale zdarzającą się. No załóżmy, że miał pan włamanie do siebie. No i jeśli miał pan jakąkolwiek styczność z kryminalistyką, będzie pan wiedział, że nie powinien pan za bardzo niczego dotykać w tym mieszkaniu, żeby po prostu nie skontaminować miejsca popełnienia przestępstwa, bo to może później utrudniać ewentualne wykrycie sprawcy, tak? A patrząc na problem od drugiej strony, również może dosyć przykry przykład, ale niestety taki, który ma miejsce w życiu. Znając podstawy kryminalistyki, można też orientować się, jeżeli powiedzmy jest się osobą podejrzaną o coś, a na przykład niewinną. Niestety, ja powiem z własnego doświadczenia, bo bardzo interesują mnie kwestie pomyłek sądowych, co no, szczególnie to jest widoczne w systemie Stanów Zjednoczonych. Tam pomyłki sądowe i błędne skazania idą w dziesiątki, prawie do 100 tysięcy przypadków rocznie. Głównie ze względu na te błędy poczynione przez ekipę dochodzeniowo-śledczą na samym początku, potem niestety powielane przez aparat sądowy. Myślę, że nikomu nie życzę takiej sytuacji oczywiście, ale mając ten fundament wiedzy, można może jakoś z tym walczyć, wiedzieć jaki popełniono błąd i jak bronić swojej niewinności na przykład. I jaki dowód powołać później w ewentualnym postępowaniu sądowym. A powiedzcie mi jeszcze taką jedną rzecz, jak to jest? Okej, mamy tę hipotetyczną sytuację, w której ktoś się do mnie włamał, ale jakby pierwsza myśl, jaka wpadnie mi wtedy do głowy, tak, to jest sprawdzić, czy w skarpetce pozostały pieniądze, ale druga myśl, jaka wpadnie mi do głowy, to taka, że jakby to już się stało i istnieje bardzo negatywny stereotyp dotyczący funkcjonowania policji w naszym kraju. I na przykład ja przyznam się szczerze, że zastanawiałbym się nad tym, czy w ogóle warto wzywać policję, bo trochę nie chce mi się wierzyć, że policja przyjedzie i będzie zbierała odciski palców w domu, gdzie po prostu tych odcisków palców jest multum i jakby czy w ogóle zachowanie takiego miejsca przestępstwa i próba nieskontaminowania go będzie w ogóle użyteczny dla policji. Jak wy na to patrzycie? Powiem panu tak. Kiedy włamano się do mojego kolegi, to funkcjonariusze na miejscu przestępstwa zabezpieczyli ślady pozostawione przez rękawiczkę. Także naprawdę przykładają się do swojej pracy panowie funkcjonariusze. I o ile ich wykształcenie na to pozwala, to rzeczywiście ich praca zrobiona jest dobrze, tak? Także oni się starają naprawdę. W praktyce bywa różnie. Myślę, powiem tak, że gdyby mnie coś takiego spotkało, to mając tą wiedzę, jaką mam, myślę, że śmiało zażądałabym określonych działań, jeżeli widziałabym sama na własne oczy, że są jakieś niedociągnięcia. No i to też jest pozytyw z tego, że byliśmy w kolejce. Wiedzieć, czego żądać, tak? Mhm. Jeżeli widzimy nieprawidłowość na własne oczy. My do rozmowy z Bartkiem i z Roxaną powrócimy po utworze muzycznym. Yeah.
Nadal są Roxana Małek i Bartek Błaszczyk ze Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyków. Wcześniej wspominaliście w trakcie utworu muzycznego o tym, że organizujecie konferencje. Czy moglibyście powiedzieć nam nieco więcej? Generalnie tradycją koła jest organizowanie co roku przynajmniej jednej konferencji naukowej o zasięgu ogólnopolskim. W roku akademickim 2012-13, kiedy świętowaliśmy dziesięciolecie koła, odbyła się konferencja Postęp w kryminalistyce. Rok temu mieliśmy konferencję poświęconą profilowaniu kryminalnemu. W tym roku planujemy mniej więcej w marcu, ten termin jeszcze nie jest dokładnie sprecyzowany, zorganizować konferencję dotyczącą tzw. archiwów X. I od razu wyjaśnię, nie chodzi o to, proszę tego nie kojarzyć z serialem, z Davidem absolutnie. Duchownym. Chodzi po prostu, tak mówi się potocznie, na wydziały policji, które zajmują się tak zwanymi sprawami nierozwiązanymi. Nie paranormalnymi. Nie. Nierozwiązanymi. Wraca się do tego, co było kiedyś i z tego, co wiemy, Archiwa X mogą się poszczycić całkiem dużą liczbą spraw rozwiązanych. Głównie wynika to z tego, że nauka idzie do przodu, a za nią kryminalistyka, która, tak jak Bartek wspominał, bazuje, niektórzy mówią złośliwie, pasożytuje na innych naukach. No czerpie. Ja uważam, że jeżeli już mamy się posługiwać biologicznymi metaforami, to lepiej porównać kryminalistykę do systemu immunologicznego niż do pasożyta. Także serdecznie zapraszamy wszystkich, na pewno na bieżąco na stronie wydziału, na naszym profilu na Facebooku będziemy zamieszczali te informacje odnośnie konferencji. Jeżeli jesteście przestępcami, którzy paręnaście lat temu popełnili jakąś zbrodnię, to zapraszamy. Nie możecie się czuć bezpiecznie. Nie możecie się czuć bezpiecznie, a możecie się tego dowiedzieć właśnie na konferencji. Jakie jeszcze wydarzenia organizujecie? Czy w ogóle organizujecie jeszcze jakieś wydarzenia i kiedy możemy na nie przybyć? No tak, oczywiście. Dzisiaj na przykład zaczęliśmy po raz pierwszy akcję polegającą na tym, że zbieramy książki dla więźniów osadzonych w zakładach karnych. Ja wiem, to może brzmieć bezsensownie, aczkolwiek
różnego rodzaju czasopisma, na przykład Polityka kilka miesięcy temu pisała o tym, że czytanie w miejscach takich jak zakłady karne ma dość duży wpływ na resocjalizację. I rzeczywiście są zakłady karne, są więzienia, gdzie czytelnictwo jest propagowane, gdzie są kluby czytelnicze. Bardzo chcielibyśmy, żeby tak działo się też w łódzkich zakładach karnych. A powiedzcie mi, jakie to są książki? Czy istnieje selekcja takich książek? Nie, ze względu na to, że tam trafiają osoby o różnych zainteresowaniach, także i książki chcielibyśmy przyjmować wszelkiego rodzaju, tak? Na tematy dotyczące właściwie wszystkiego, tak? Bo tak jak są ludzkie zainteresowania różne takie. Ja już trochę wyrosłem z książek z mojego dzieciństwa, mogę wam dostarczyć. Nie wiem, czy będziecie zainteresowani. Obawiam się, że jednak pod tym względem trzeba wprowadzić pewne ograniczenie, tak? Bo na przykład teraz wyobraziłem taką sytuację, gdybym ja chciał wam na przykład oddać taką książkę Jerzego Kosińskiego pod tytułem Kroki. Nie wiem, czy czytaliście, czy kojarzycie tę książkę. Niestety, Malowany ptak? No to są takie książki, albo na przykład Markiza de Sade, 120 dni Sodomy. Myślę, że jakby nawet jeżeli jednak istnieje pewna selekcja, nie co do książek preferowanych, ale do książek takich, no nie takich, wiem, czy takie byłyby preferowane, no tak. Jednak z tego co wiem, to sporą popularnością cieszą się książki prawnicze. Także osoby osadzone chcą pozostać w temacie. Miejmy nadzieję, że żeby w tym drugim kierunku podążyć, a nie tym pierwotnym, który im się przydarzył. Ja przykładowo oprócz takich beletrystyki historycznych przyniosłam też książkę do nauki języka angielskiego od podstaw, dlatego że skłoniło mnie do tego, to byłam kiedyś w zakładzie karnym numer 2 na wizytacji. I tam pan kapitan, który nas oprowadzał, opowiedział, że jeden z osadzonych, któremu urodził się synek, bardzo, bardzo chciałby nauczyć się tego języka, bo synek do niego przychodzi i on kompletnie nie rozumie, co do niego mówi, bo mówi po angielsku i chodził za tym panem kapitanem pytając, a jak jest to, więc też wzięłam tą językową, a może ktoś będzie zainteresowany. Okej, to na sam koniec, czy moglibyście przypomnieć naszym słuchaczom, gdzie można was znaleźć, bądź podać kontakt zdalny, internetowy? Fizycznie jesteśmy dostępni przez prawie cały czas na Wydziale Prawa i Administracji, to jest ulica Kopcińskiego 8/12, w pokoju kół naukowych, to jest pokój numer 09 na poziomie -1. A jeśli chodzi o kontakt, to też mail skkwpia@gmail.com. Regularnie otwieramy tą skrzyneczkę i zachęcamy do kontaktu, i do przystąpienia do koła wszystkich zainteresowanych. Mamy także profil facebookowy, tam również bardzo serdecznie zapraszamy. Naszymi gośćmi byli Roxana Małek i Bartek Błaszczyk ze Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyków. Zachęcamy was do przyjrzenia się temu kołu. Naprawdę mnie osobiście zainteresowaliście.